Jak zapewne wiecie, Fundacja SCP skupia się na ochronie świata przed anomaliami wszelkiego rodzaju. Zabezpieczają i przechowują je pod desygnacjami SCP. Secure, Contain, Protect. Ale ochrona świata wiąże się często z tym, że Fundacja ma do czynienia z ważnymi dla wielu krajów wydarzeniami. Dlatego też autorzy raportów SCP często i gęsto wplatają Fundację jako element zapalny dla kluczowych wydarzeń w dziejach świata. Tak też jest i w przypadku SCP-4444. Bush kontra Gore. Na początku parę słów wprowadzenia. SCP-4444 jest raportem napisanym przez DJ Cactusa, jednego z najlepszych pisarzy na wiki SCP, a fabuła całego obiektu opiera się na wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych z 2000 roku. W wyborach tych wyłoniło się dwóch kandydatów głównych, George Bush i Albert Arnold Gore Jr., czyli Al Gore. Wokół całego procesu wyborów krąży wiele kontrowersji, głównie takich, że według niektórych wybory mogły być sfałszowane bądź w inny sposób nielegalne, ponieważ wygrał je Bush, mimo że przegrał w głosowaniu powszechnym. Ale co ma do tego fundacja? Już tłumaczę. SCP-4444 nie jest samym wydarzeniem wyborów, nic z tych rzeczy. Sprawa sięga głębiej i DJ Cactus wyciągnął na światło dzienne bardzo oczywiste wyjaśnienie. Co tak naprawdę jest powodem teorii związanych z wyborami? Odpowiedź jest prosta. Kosmici. Nie, w żadnym wypadku nie przesłyszeliście się, SCP-4444 to kosmita, pozawymiarowa obca forma życia w kształcie podłużnej piramidy, która, uwaga, uwaga, zagnieździła się z tyłu głowy wiceprezydenta Al Gore'a. Zobaczyć ją można tylko w podczerwieni, a po wystawieniu na światło słoneczne emituje bardzo duże ilości dwutlenku węgla. Nowy mieszkaniec głowy Al Gore'a zaznajomił się już z nim dostatecznie, a sam siebie każe nazywać Garber Gore. Garber potrafi przemawiać przez wiceprezydenta, jednak robi to w bardzo chaotyczny i mało sensowny sposób. Ponadto posiada wiele innych umiejętności, takich jak pozwolenie Gore'owi na przenikanie przez ściany, lewitację, czy używanie, cytuję, mrocznej magii. Z tego co dowiedziała się Fundacja, Garber przyleciał na Ziemię w celu jej kolonizacji. Jest tylko zwiadowcą i miał się dowiedzieć, czy jego lud może przylecieć i zasiedlić planetę. W tym celu musiał zagnieździć się w głowie najpotężniejszej istoty na Ziemi. Jednak trochę pokiełbasił sprawę, bo według niego był nim prezydent Stanów Zjednoczonych, na tamtą chwilę Bill Clinton. Zamiast tego trafił na wiceprezydenta, Al Gore'a. Dlatego razem z nim powziął nową misję. Al Gore wystartuje w wyborach prezydenckich w 2000 roku i wraz z nowym przyjacielem z innego wymiaru zostaną prezydentem USA. Ale zacznijmy od początku. Istnienie kosmity w głowie prezydenta było dość łatwe do zauważenia. SCP-4444 został bowiem odkryty przez dwóch agentów UU, czyli jednostki incydentów nadzwyczajnych. Dla wyjaśnienia, w uniwersum SCP, UU jest Wydziałem Federalnego Biura Śledczego, czyli FBI, i zajmuje się zjawiskami anomalnymi w Stanach Zjednoczonych. Są odrobinę mniej kompetentni niż Fundacja, dlatego po odkryciu SCP-4444 natychmiast zwrócili się do niej z tą sprawą. Wszystko wyszło na jaw przy rozmowie prezydenta Billa Clintona z Joe Andrewem, który był wówczas przewodniczącym Demokratycznego Komitetu Narodowego. Pochwalił się Clintonowi, że Al Gore chce startować w wyborach, a także, że mówił mu o kosmicie siedzącym w jego głowie i że to on chce zostać prezydentem. A poza tym przechodzi przez ściany. To taki mały szczegół. Po powiadomieniu Fundacji SCP, ta sporządziła specjalne czynności przechowawcze dla obiektu i zrobiła wstępny wywiad. Ale zanim to, pomówmy o klasie przechowywania SCP-4444. Jest nią bowiem Ticonderoga, klasa ezoteryczna, oznaczająca, iż obiekt jest na tyle potężny, że unika bądź jest niemożliwy do zabezpieczenia, ale jednocześnie ze względu na jego naturę, tak naprawdę nie wymaga żadnych czynności przechowawczych. Według raportu, jedyne zabezpieczenia wobec Garbera Gore to ciągła obserwacja, monitoring, brak kontaktu z Fundacją bądź UU, żeby nie uruchomić jego agresywnych umiejętności, a także ograniczanie pokazywania wizerunku wiceprezydenta Gore w mediach. Nazwa Ticonderoga oznacza dosłownie między dwiema rzekami, co tyczy się tego, że SCP-4444 jest pomiędzy zabezpieczeniem a wolnością. Wracając do wywiadu. Przeprowadzony został w ośrodku 19 przez dyrektora oddziału Alexa Maybella z Fundacji SCP, natomiast przesłuchiwany był pan Gore, a towarzyszył mu agent Adam Spironi z FBI. Ten tłumaczył się, że przecież to niedorzeczne, nie mogą zabezpieczyć wiceprezydenta, ani badać go, nic z tych rzeczy. Sam Al Gore jednak przyznał się do wszystkiego i chciał podjąć próbę porozumienia z Fundacją. Pozwolił nawet wypowiedzieć się Garberowi, który rozpoczynał swoje kwestie dźwiękiem strojonego radia, a potem łamaną angielszczyzną próbował wytłumaczyć nieporozumienie, a także to, że aby skolonizować Ziemię, musi się stać prezydentem Stanów Zjednoczonych. Mimo wszystko Fundacja naciskała, że należy pozbyć się tego niematerialnego szpikulca z głowy wiceprezydenta.
ale już nic nie mogło przekonać go do zmiany zdania. Garber Gore miał naprawdę chętkę na fotel prezydencki. Ponieważ z panem Gorem nie było ani śladu współpracy, Fundacja SCP urządziła tajne spotkanie z członkami FBI, Armii Stanów Zjednoczonych i własnymi pracownikami. Miało ono na celu obranie taktyki postępowania względem SCP-4444. Skład tych obrad wyglądał następująco. Po stronie FBI: Louis J. Frich, dr Ophelia Clark, Winston Bishop i Howard Dean. Z Armii USA: generał James Rowland, a ze strony SCP: Sophia Light, Jack Bright, Jeremiah Cimmerian, Cain Patus-Crow i Alto Clef. Po wstępnych powitaniach i podziękowaniach za przybycie ze strony dr Light i zdziwieniu, że o Boże, dr Crow to gadający pies, zabrano się za przepychanki co do projektu pozbycia się kosmity z głowy wiceprezydenta. Crow zrzucił temat na Clefa, który wytłumaczył, jak działa przybysz z innego wymiaru, że to tylko pasożyt i z Algorem wszystko jest w porządku. Crow następnie przytoczył projekt maszyny, która może wyciągnąć Garbera z jego głowy, czyli tak zwana komora próżniowa istot bezcielesnych. Dzięki niej zabezpieczono już parę guli i tym podobnych istot. Clef jednak dodaje, że jedynym minusem maszyny jest to, że jeśli włoży się tam coś, co nie jest duchem, to coś wtedy eksploduje. FBI jednak nie jest specjalnie zainteresowane wysadzaniem prezydenta w powietrze. Ostatecznie sprawa stanęła na innym planie. Jeśli Garber chce startować na prezydenta, to trzeba się skupić na przeszkodzeniu mu w tym. Dr. Cimmerian zaoferował się, że fundacja może już od razu zacząć dezinformację i wspomóc kampanię prezydencką przeciwnika Gora, George'a Busha. Dyrektor Frich ma jednak dla niego bardzo złą wiadomość. Nic z tego. George Bush nie żyje. Śmierć mózgu nastąpiła po tym, jak oberwał rykoszetem zaledwie dzień wcześniej podczas polowania. Dr. Light jednak widzi w tym nutkę nadziei. To takie niefortunne. Ale wciąż oddycha, prawda? Jego ciało wciąż działa. Czy wszystkie organy są nadal funkcjonalne? Pyta Light. Dyrektor FBI Frich trochę skonsternowany potwierdza. Myślę, że mamy opozycję dla kampanii wiceprezydenta. Kontynuuje dalej Sophia Light, a wzrok wszystkich skupia się na milczącym i znudzonym dotąd doktorze Brightie. Och, wcale, że kurwa nie macie! Następnie w dokumencie mamy długą skargę ze strony doktora Brighta, która jest praktycznie całkowicie ocenzurowana z powodu wulgaryzmów, których używał co zdanie. Naprawdę mu się nie spodobał fakt, że musi wejść w ciało trupa, a jak się okaże, również przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dalej czytamy o różnych planach projektów kampanii dezinformacyjnej, z której tylko jedna została wprowadzona w życie. Mianowicie na temat tego, że to wiceprezydent Gore był zaangażowany w skandal seksualny Billa Clintona, a Monica Lewinsky tak naprawdę została podstawiona zamiast niego. Wszystko miało się rozstrzygnąć podczas następującej dalej debacie wrześniowej, w której uczestniczyli dyrektor Bright, żyjący jako gubernator Bush, i SCP-4444 w ciele wiceprezydenta Gore'a. Debata została skrzętnie przygotowana przez fundację, żeby kontrolować środowisko, w którym kandydaci będą debatować, aby zażegnać jakiekolwiek zagrożenia co do bezpieczeństwa informacji. Odbyła się ona w kościele w Plainfield, a debatę moderował dziennikarz Jim Lehrer. Padają pierwsze pytania, konkretnie do pana Gora, jednak ten pod namową kosmity wyraża się dość nieskładnie i bezsensownie, używając przy tym imienia Garber Gore. Dr. Bright zaś próbuje rozładować napięcie i tłumaczy, że zdecydowanie to on sam jest najlepszą osobą na stanowisko prezydenta. Tłumaczy, że dotychczas prowadził wzorową działalność. Rzuca trochę pokrętnymi żartami i porównaniami, aż w końcu kompletnie się odpala i zaczyna mówić o tym, że w jego białym domu nie będzie tolerował dwóch rzeczy: komunistów i sekretar kojebców. Jego przemowa kompletnie schodzi z torów, które miała obrać, i można by powiedzieć, że jest równie dziwaczna co ta kosmity. Tego nie było w planie. Dyrektorka Tilda Moose zza sceny gestykuluje do Brighta, żeby ten się zamknął, ale on oczywiście niczego nie zauważa. Przychodzi czas na kolejne pytanie do kandydatów, znów do wiceprezydenta Gora. Tym razem pada ono ze strony podstawionego agenta fundacji, w sprawie niczego innego jak skandalu i sfałszowanego romansu Gora i Clintona. Bright dorzuca się, że on również naprawdę jest ciekawy odpowiedzi na pytanie, czy to rzeczywiście prawda. Agent fundacji tłumaczy, że posiada dowody na to, że to Al Gore klęczał pod biurkiem Clintona, a nie Monica Lewinsky. Widownia wzdycha, wszyscy wpadają w szał, w tłumie wybucha parę kłótni, a Bright dalej nabija się z Gora. Tego już za wiele. SCP-4444 w popłochu zaczyna wymawiać bezsensowne zdania i mówi, że rzuca na tłum mroczne zaklęcie. Jego oczy nagle świecą na czerwono, a tłum ludzi na widowni zaczyna się zlewać i zmieniać kształty. Wszyscy próbują uciec, ale nie mogą, bo są blokowani przez ich zniekształconych czarną magią towarzyszy. Garber Gore tymczasem cały zadowolony z siebie ukradkiem ucieka, przenikając przez ściany kościoła. Po chwili agenci fundacji i UJU wysadzają sufit i wpadają do środka, by doprowadzić sytuację do porządku. Chaos.
istny chaos. Zaczarowani ludzie wracają powoli do swych oryginalnych form, a środki amnezyjne zostają rozdane każdemu w okolicy. Póki co wszystko wydawało się być skazane na porażkę. Dalej w raporcie czytamy o niebywałych reklamach promujących kampanię wiceprezydenta Gora. Mimo że nagrania z debaty wrześniowej dało się przemontować tak, żeby nie dało się słyszeć ekscentrycznych mów Al Gora, to tutaj było odrobinę ciężej. Fundacja zdecydowała się po prostu zablokować wyświetlanie tych reklam na większości stacji telewizyjnych ze względu na jej zawartość. Dla bezpieczeństwa jednak w razie czego zezwolono na puszczanie ich w busie prezydenckim, żeby Garber Gore nie zorientował się, że coś jest nie tak. Treści reklam traktowały o zaklejaniu odbytów krowom, żeby nie wydzielały za dużo gazów cieplarnianych, albo o tym, aby ludzie golili sobie tyły głów. Mimo że całkiem zabawne i chaotyczne, były to oczywiste przygotowania do inwazji istot pokroju SCP-4444 na Ziemię. Wiemy bowiem, że rasa Garbera wydziela bardzo dużo dwutlenku węgla, co przy większej ilości jemu podobnych stworzeń doprowadziłoby naszą planetę do zagłady, a golenie głów zapewne pozwoli na łatwiejsze zagnieżdżanie ich w umysłach ludzi. No ale szczerze, nie ukrywam, rozbawił mnie ten tekst. Nazywam się Al Gore i raczkujący mroczny anihilizm Garber Gore i chcemy zaklejać odbyty amerykańskich krów torbami. W raporcie o SCP-4444 czytamy następnie o dochodzeniu globalnej koalicji okultystycznej, która słyszała o tym, iż Al Gore jest obcym, wszędzie bowiem rozprzestrzeniły się już teorie spiskowe na temat jego dziwnych zachowań. Między innymi tego, że wiceprezydent latał ponoć nad Minneapolis tylko w czarnych skarpetkach. Znaczy, to akurat się wydarzyło, ale to przed tym jak fundacja zabezpieczyła SCP, więc nie liczy się. Tak czy inaczej, mamy dalej dialog agenta UU i GOC. Koalicja bowiem wszczęła śledztwo na temat Al Gore'a i chce dowiedzieć się, co jest nie tak. Agent FBI Montoya na szczęście prędko go spławia, zarzucając mu, że uważa, że wiceprezydent umie przechodzić przez ściany. W końcu, to niedorzeczne. 7 listopada fundacja była już bezsilna. Właśnie odbywało się ostateczne głosowanie, a fundacyjni agenci przygotowywali się na najgorsze. Podczas rozmowy telefonicznej z O5-2, dyrektorem Freem z FBI i dyrektorką Sophią Light dogadują szczegóły ostatniej akcji. Zamierzają wysadzić hotel, w którym przebywa Gore. Już zaczynają napełniać piwnicę gazem, jednak wtedy dr Light zauważa w telewizji zaskakującą wiadomość. Gore przegrał wybory. George Bush został prezydentem USA. Wszystko nagle wróciło na odpowiednie tory. Przyszły niedoszły prezydent Al Gore wraz z jego pasażerem na gapę wysyłają list gratulacyjny do Brighta i mówią mu o tym, że w sumie ich ambicje były trochę za duże, że naprawdę gratulują mu wygranej i chyba póki co odpoczną sobie i pozwiedzają świat. Dodają tylko, że naprawdę proszą prezydenta o to, żeby zajął się tymi krowami, bo ich gazy zagrażają ludzkości. Wszystko skończyło się dobrze. Bright został prezydentem, fundacja wdrożyła nowy projekt analizowania przyszłych prezydentów USA pod kątem kosmitów w głowach, a Garber Gore nareszcie został powstrzymany. A przynajmniej tak by było, gdyby nie dwa ostatnie dodatki w raporcie. W dodatku 10 raportu czytamy o niezidentyfikowanej rozmowie telefonicznej ze stycznia 2000 roku, najprawdopodobniej między Garberem a innym przedstawicielem jego rasy. W pokracznej, łamanej angielszczyźnie rozmawiają o wyborach i planach inwazji, które póki co muszą wstrzymać. W ostatnim dodatku natomiast widzimy zapis z reklamy telewizyjnej, która została wyemitowana w 2007 roku, 7 lat po wyborach. Przedstawia ona wiceprezydenta Gora na wzgórzu nad morzem. Rozlega się jego głos. Czy kiedykolwiek chciałeś, żeby wszystko poparło diasporę klęski i źródła twojej krzywdy? W oddali coś wielkiego spada z nieba, a SCP-4444 uśmiecha się. Nazywam się Al Gore. I chcę być waszym ostatnim prezydentem USA. Tym otwartym zakończeniem DJ Cactus zamknął raport o SCP-4444, Bush kontra Gore, który jest idealnym wręcz przykładem tego, że w uniwersum fundacji jest miejsce na mieszanie w historii, w dodatku zrobione w bardzo humorystyczny, lol fundacyjny sposób. Gore jako kosmita? Jasne. Bright jako prezydent? Czemu nie? Hotel? Trivago. Oczywiście, jeśli dotarłeś do końca filmu, zarzuć łapką w górę, będę ogromnie wdzięczny. A także, jeśli jesteś tutaj nowy, zostaw subskrypcję. Historia doktora Brighta tutaj się bowiem nie kończy. Tak więc, to był SCP-4444, ja jestem Pio, do zobaczenia kiedyś.